Siemano, dziar z tej strony. Dzisiaj będziemy łazili trochę po tym poletku za mną tutaj. Tutaj jest miedza i aż tam do końca. Nie jest za duże, tylko przejdziemy tam i z powrotem zobaczymy, co na tym polu w ogóle wyjdzie. Taki guziczek wyszedł. Dziura tam. Arsenowy. Bez jakichś wzorów. Łóżko urwane. No my już po próbnym przejściu wyszła folia aluminiowa, srebrny naparstek, czyli polmos. Tutaj jakaś część od plomby, nawet jakaś część napisów widać. Coś od pierścienia wiodącego ołowił kawał. Nie, to nie pierścień wiodący. To już myślałem, miałem nadzieję, że to jakaś moneta. Jakaś plomba. Jeszcze gdzieś miałem w kieszeni guzik. O, jest. I jeszcze taki guziczek arsenowy. Najzwyklejszy, bez wzorka, bez niczego. Jedziemy dalej, bo mamy misję poszukania sobie pól. Sprawdziliśmy te. Tutaj, gdzie trawka rośnie. Tu się niestety nie da wejść na to. Może kiedyś, jak już to skoszą, chociaż to jest... Co to jest, Ania? Fasolka? To? No. Nie, to jest poplun. To jest poplun. To już na to nie wchodzimy. Tak nic nie wyszło fajnego, więc... Tu też jest poplun i ta koniczynka też będzie skoszona, znaczy na tej łące. No to kiedyś tu można zawitać, ale... Tak, ale fajnie by było jakieś fajne miejsce znaleźć, nie? Historia Kastel Dolenbrück zaczyna się na początku XIV wieku. Lennik Gottfried von Heisberg zlecił w 1311 roku budowę dworku myśliwskiego. Między XVI a XVII wiekiem toczyły się tutaj liczne spory o prawa do własności. Był tutaj również, jak się to nazywa, Bauernhof po polsku. Gospodarstwo rolnicze. I w XVI wieku, a później był oblegany w wojnie 30-letniej. Ten zamek służy dzisiaj jako restauracja i hotel. I prawdopodobnie jest tutaj jakieś muzeum, ale nie widzę nigdzie wejścia do niego. Zostaw te psiory, Ania. Zostaw te jabłka. Jesteś na terenie zamku. Nie wolno tu zbierać jabłek. Nie weź, że to zostaw. Co chcesz? Ten przecieli robić w chałupie. Nagrywam cię. W biały dzień. To żabuszko? Nie, dzięki. Zamku. W takim miejscu ona kradnie jabłka. Smakowały ci te jabłuszka, Aniu? Już nie. A wiesz dlaczego nie? Bo kradzione. Kradzione. Najlepiej smakuje. To szlacheczka. Z zamku to w ogóle smakuje. Pierdolę.
I weź potem takiego człowieka gdzieś zabierz, jak ona wszędzie brędzyna robi. Nieprawda. A co to za różnica? Osa zjadła, a ja. No, tyś też jest taka osa. Tu pięknie fury stoją, a jeszcze ostatnie ujęcie zamku za plecami i wieży. Elo!